To wyjątkowa wersja Book Crossingu, bo wpisująca się w tytuł Europejskiego Miasta Nauki. Dwie biblioteki plenerowe stanęły w Katowicach. To małe, zadaszone miejsca ze stolikiem i regałami, na których znajdują się książki. Jedna z nich jest na katowickim rynku, druga przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego. Jak działają? O tym Paweł Jędrusik. Do tej biblioteki nie trzeba mieć karty bibliotecznej, nie zapłaci się też kary. Wejść można prosto z ulicy, bo przy niej się znajduje. Chodzi nie tylko o promocję czytelnictwa, ale samej nauki. To wszystko ma promować tytuł Europejskiego Miasta Nauki, które w Katowicach będziemy mocno promować, ale także nosić w przyszłym roku. Chcemy, by nauka była powszechna, by była dostępna na każdym kroku. To, co nam się na pierwszy rzut myślą kojarzy z nauką, to oczywiście biblioteka, dlatego też wychodzimy z biblioteczkami plenerowymi. Biblioteka działa w taki sposób, że każdy może z niej skorzystać. Ona nie jest tutaj zamknięta na studentów czy na społeczność akademicką, tylko ona jest dostępna dla każdego mieszkańca, dla każdego, kto będzie obok przechodził. Można sobie wejść do środka, skorzystać z tych książek, które są w środku, ale oczywiście można też przynieść jakieś swoje i po prostu się nimi podzielić lub wymienić na jakąś inną publikację. Katowice tytuł Europejskiego Miasta Nauki będą nosić w przyszłym roku. Plenerowe biblioteki to tylko jeden z elementów, jakim miasto zamierza popularyzować naukę. Obecnie powstaje agenda wydarzenia.